Kontrwywiad RMF FM. Rzecznik rządu Paweł Graś, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaufanie do rządzących w dół, sympatia w dół, notowania partyjne w dół. Teraz wymyślicie, jak żyć? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że łaska wyborców czasem na pstrym koniu ale jeździ. Tak, obserwujemy teraz, tak źle i jak zawsze, teraz nigdy nie było. I zawsze do tych sondaży podchodzimy z wielkim takim szacunkiem i z wielką uwagą i wyciągamy z tego wnioski. No jaki wniosek wyciągacie z tego, że 53% Polaków mówi, jesteśmy niezadowoleni, że Donald Tusk stoi na czele rządu. Mamy za sobą trudny okres, mamy za sobą trudny rok i trudne decyzje, takie, które dotykają Polaków, chociażby takie jak podniesienie wieku emerytalnego. Mamy kilka historii takich, które no jakoś w przestrzeni publicznej żyją i z rządem się kojarzą, a zwłaszcza przez opozycję usiłują do rządu być przyklejone, chociażby Amber Gold, ale się będziecie odbijać, taką pan ma nadzieję. Jestem przekonany, że przed nami jeszcze 3 lata spokojnej rządów, spokojnej kadencji. Udowodniliśmy w poprzedniej kadencji, przez poprzednie 4 lata, że potrafimy przeprowadzać Polskę przez trudny czas kryzysowych i myślę, że w ostatecznym rozrachunku to będzie najbardziej dla Polaków istotne i z tego ten rząd zostanie rozliczony. Czy jest taki poziom sondażowy, który skłoni was do refleksji nad stylem i sposobem rządzenia? To nie chodzi o poziom sondażowy, to chodzi o rzeczy, które trzeba wykonać. Niezależnie od tego, czy gdybyśmy patrzyli tylko na sondaże, to wielu dużych reform w ogóle by się nie robiło, bo wiadomo było, że zaszkodzą one sondażom. Ale wie pan, że nie tylko w sondażach problem, też problem w ocenach ministrów, które nawet ci, którzy mają dużo sympatii dla rządu, mówią, wielu ministrów nie pracuje tak jak trzeba coś z tym zrobić. Mamy pakiet działań, które należy wykonać. Myślę, że ten okres umownego, następnego expose pana premiera na przełomie września i października, raczej myślę, że w październiku, to będzie taki dobry czas, kiedy po pierwsze podsumujemy to, co już się wydarzyło i wtedy będzie można ocenić, jak dużo z tego pierwszego expose już zostało zrealizowane i to będzie taka propozycja dla kraju, dla Polski, dla obywateli na następne 3 lata. Myślę, że to będzie podlegało... I to jest pomysł na ucieczkę do przodu? I to będzie podlegało ocenie obywateli. I to jest pomysł na ucieczkę do przodu i to jest pomysł na sondażowe odbicie? To nie jest kwestia ucieczki do przodu, to nie jest kwestia sondaży. To jest kwestia ciężkiej pracy refleksji rządu Donalda Tuska, który w trudzie, pocie i znoju wykuwa lepszą przyszłość dla Polski i jej obywateli. Sam bym tego lepiej nie powiedział, panie redaktorze, dziękuję bardzo. Pan jest cały przekazem dnia rządu i Platformy Obywatelskiej. Ale ucieleśnionym. Ale dokładnie chodzi o to, że mamy wyzwania, mamy określoną sytuację gospodarczą i do tej sytuacji gospodarczej musimy dobrać narzędzia. I to jest kwestia konieczności, a nie kwestia tego, żeby przypodobać się w sondażu. Wiadomo, kiedy to expose? Wszystko wskazuje na to, że na początku października pan premier jest po rozmowach z panią marszałek Sejmu. Zaproponował pani marszałek ustalenie czy jest jakaś decyzja? Terminu. Jeśli pani marszałek uzna za stosowne, żeby zwołać w tej sprawie dodatkowe posiedzenie Sejmu, to pewnie w pierwszym tygodniu października takie posiedzenie mogłoby się odbyć. Jeśli nie, to pierwsze październikowe posiedzenie Sejmu to jest bodajże 11, czyli 12, 13. Na posiedzenie w pierwszym tygodniu października albo zwykle w drugim tygodniu. Jeśli pani marszałek uzna za stosowne, by zwołać posiedzenie Sejmu, będzie to dodatkowe. Jeśli nie, to pewnie na tym posiedzeniu Sejmu 11, 12, 13. Tam reforma emerytur górniczych, KRUS, podatki dla rolników, ułatwienia kredytów, coś jeszcze? A co tam będzie, to oczywiście zobaczymy. No nie po to pan premier pracuje teraz intensywnie nad przygotowaniem tego wystąpienia, żeby pana redaktora wszystko zdradzał przed czasem. Dokładnie jego zawartość. A czy będzie przy okazji roku rządzenia jakiś strategiczny przegląd resortów i strategiczny przegląd tego, jak ministrowie sobie z nimi radzą? Ale będzie na pewno ocena tego, co do tej pory zostało zrobione. A ja pytam o przegląd resortów i przegląd ministrów. Będą wyzwania. Przegląd resortów i przegląd ministrów odbywa się na bieżąco. Niemal każdego dnia czy każdego tygodnia i każdy z ministrów jest przez pana premiera na bieżąco oceniany. Myślę, że ten rok to też będzie taka okazja, żeby tą pracę ocenić, ale wszystkie decyzje w sprawach personalnych należą wyłącznie do pana premiera. A czy jakieś decyzje personalne szykują się po aferze Amber Gold, czy uznajecie, że żadnej dymisji tutaj nie trzeba?
Mówię o decyzjach personalnych, tych, które mogę, te, które może podejmować premier. Jeszcze cały czas trwa analiza działań poszczególnych instytucji rządowych, zarówno UOKiK-u, zarówno ABW, zarówno służb skarbowych. Wiemy, znaczy, wiemy, że od wczoraj postępowanie dyscyplinarne rozpoczęło się wobec sędziego. Mamy decyzję wobec prokurator. Były już decyzje podjęte na przykład przez ministra finansów dotyczące skarbówki. A jeśli chodzi na przykład o szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy premier jest zadowolony z jego pracy? No nie, czy premier jest zadowolony z jego pracy, czy nie? Od szefa ABW. Myślę, że gdyby nie był zadowolony ze współpracy z szefem ABW, podziękowałby mu za taką współpracę, a nic takiego jak dotąd nie nastąpiło. A kierownictwo z kolei Służby Kontrwywiadu Wojskowego ma pełne zaufanie premiera? Oczywiście, że tak. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie inwigilacji przez tęże służbę posła Prawa i Sprawiedliwości. Mówi o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa. Co premier z tym zrobi? Znaczy, ja myślę, że jest to jakaś... Znaczy, to chyba żart, no, ale... Nie, oczywiście nie żart. Rzecznik prasowy prokuratury mówi dzisiaj w Rzeczpospolitej, że są uzasadnione podejrzenia popełnienia przestępstwa. Przypomnę, że chodzi o doniesienie złożone bodajże przez posła Kaczmarka, jego asystenta. Po to, żeby w ogóle tą sprawą wyjaśnić, prokuratura musiała wszcząć śledztwo. Postępowanie przygotowawcze. Ale mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, że wszczęła śledztwo, będzie miała większe możliwości, a z tego, co jestem pewien, z tego, co przypuszczam, trzeba to sprawdzić, ale wydaje mi się, że znacznie większe możliwości prokuratura, jeśli chodzi o przesłuchiwanie funkcjonariuszy i zdobywanie materiału dowodowego bezpośrednio w służbie, ma właśnie wtedy, jeśli wszczyna postępowanie. I myślę, że to postępowanie jednoznacznie odpowie, że służba kontrwywiadu, jej szefostwo działa wyłącznie w granicach prawa. Pan premier, jesteście dzisiaj przekonany? Jestem o tym absolutnie przekonany, że działa w pełni w granicach prawa i żadne fakty takie, o których jest mowa w tym doniesieniu złożonym przez posła, nie miały miejsca. Mam nadzieję, że prokuratura to bardzo szybko wyjaśni. To na koniec pytanie od słuchacz. Dariusz, dlaczego przyznaliście sobie premię, gdy płace urzędników są zamrożone na ten i przyszły rok? Rząd nie przyznaje sobie premii. Proszę sięgnąć do przeszłości. W poprzednich czasach na premię dla Erki. Premię przyznajcie, bo widzimy codziennie doniesienia. Na premię dla tak zwanej Erki, czyli rządu. Przeznaczano około 2 miliony złotych. W ciągu naszej kadencji najwyżej to było chyba 150 tysięcy złotych. Najniżej 15. Natomiast czym innym jest wynagradzanie urzędników i premie przyznawane czasem urzędników. Myśmy odeszli od zasady takiej powszechnej, że premia należy się wszystkim, ale uważamy, że w tych sytuacjach, gdzie rzeczywiście za ciężką pracę urzędników należy wynagradzać, są wynagradzani, ale nie mówimy tu absolutnie o premiach i o wynagrodzeniach dla rządu, tylko dla całego aparatu państwa i ludzi zatrudnionych w tych urzędach. Paweł Graś, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.